Drugi list do Tesalonicza, rozdział 3, werset 8, komentarz. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i w znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Paweł i jego współpracownicy nie pozwolili sobie nic podarować. Usilnym staraniem apostoła było zwiastowanie Ewangelii za darmo. 2 Koryntian 11:7. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Obawiał się, że gdyby obrał inną drogę, mogłoby to stanowić przeszkodę dla poselstwa, które głosił. A tego chciał za wszelką cenę uniknąć. 1 Koryntian 9:12. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Z tego powodu sam pracował na swoje utrzymanie. Nauczył się zawodu wytwórcy namiotów, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 18:3. I wykonywał go, aby być w stanie zwiastować Ewangelię nie być dla nikogo ciężarem. Dzieje apostolskie 18:3. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Nie trudno wyobrazić sobie, że tego rodzaju życie powiązane było z trudem i znojem, ponieważ jego główne zadanie polegało zdecydowanie na pracy w dziele pańskim. Wspomnianą tu pracę wykonywał zatem po to, by móc jeść swój własny chleb, to znaczy zarobić na swoje własne utrzymanie. Podobnie jak w pierwszym liście, tak i tutaj. Za czas pracy podaje dzień i noc. Najwidoczniej noc stanowiła dogodniejszą porę na wykonywanie zawodu, ponieważ w ciągu dnia apostoł zajmował się zwiastowaniem Ewangelii i pracą pośród wierzących. Paweł postępował tak nie tylko w Tesalonice. Gdy żegnał się ze starszymi w Efezie, powiedział im: srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzieje apostolskie 20:33-35. Dzieje apostolskie 20:33-35. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Paweł wolał sam ponieść trudy i znoje, niż stać się ciężarem dla swoich współbraci.